Nie, nie, nie. Jutro matka odpoczywa. A my z siostrzycą idziemy na żniwo. Słoneczko lubi twoją główkę siwą i leci na nim jak natrętna osa do białych kwiatów. Ani go od włosa liściem odciągnąć. Przecież nigdy chmur... Dobry moje córki, z wami to nawet ubożyzna miła. A kto posieje dla Boga, nie straci. Zawsze ja myślałam, że wam Bóg zapłaci bogatym mężem. A kto wie, a może już o was słychać na królewskim dworze. A my tu żniemy, aż tu nagle zboru, jak i królewic. Niech i kuchta dwora albo koniuszy zajeżdża karetą. I mówi do mnie, poczciwa kobieto, daj mi za żonę jedną z córek. Panie, weź Baladynę, piękna jak dziewanna. Tobie także, Alino, zostanie rycerz za męża, ale starsza panna powinna prędzej zostać panną młodą. W Rzeżółkach woda goni za wodą. Mój królewicu, żeń się z Baladyną. Gdzie ty mój grzebień podziałaś, Alino? Co ty tam słuchasz, jak się matce marzy? Dobrze ty mówisz. Chata taka licha, a mnie się marzy, Bóg wie nieco. Ale Bogu się także wiekuszce chwale musi coś marzyć. A gdyby też Bóg chciał się matce dać złotego zięcia. Słychać tarkot na rozłogu. Jedzie gościńcem dwór jakiegoś księcia. 5 koni, złota kareta. Kto to? Jedzie aleją. Jak to piękne złoto między drzewami błyska. Mój Boże, co im się stało? Śród naszego mostu powóz stanął i ruszyć nie może? Pewnie chcą konie napoić. Właśnie. Pan poi konie na drodze po prostu. Heh, jeśli pić chcą. Już słoneczko gaśnie. Trzeba zapalić sosnowe łuczywo. Lampę zaświeć! Lampę! Co żywo! Gdzie mój grzebień? Cóż co? Co? Ktoś puka. Otwórz, Bladyno. Niech siostra otworzy. Prędzej otwórzcie. Ktoś do chaty stuka. Ja się boję. Niech wszelki duch Boży Boga wychwala, to odemknę chatę. O, jakie stroje złocisto bogate. Czy w imię Boga? Tak, z Boga imieniem. Proszę wybacz, ale nad strumieniem mostek pod moim złamał się kołem. Szukam schronienia. Proszę poza stołem, mój królewicu, siadać. Proszę siadać. Chata uboga, raczysz coś powiadać. Że powóz? O, to nieszczęście. Dziewczęta, to moje córki, jasny królewicu. A to już dawno człowiek nie pamięta takich przypadków, chyba przy księżycu nie nasz, co jechał przed wiosną. Matko, dosyć! Daj panu mówić! Słuchajcie, matko, na świat wyjechałem szukać ubogiej i cnotliwej żony. Dalej nie jadę, bo tu napotkałem cudowne bóstwa. O, gdyby dwa trony! Ach, powiem raczej, gdybym miał dwa serca, lecz zdaje mi się, że dwa serca noszę. Dwóm sercom o dwie córki proszę. Ale Bóg tylko jedno wziąć pozwala i do ślubnego prowadzić kobierca, więc trzeba wybrać, czemuż los fala rozbija serca moje o dwie skały. Ach, czemu oczy pierwej nie wybrałem i nie powiódł uczucia, dziś nie umiem wybrać. Ja ciebie, panie, nie rozumiem. Proszę o rękę jednej z córek. Może słyszałeś kiedyś o hrabi Kirkorze, co ma ogromny zamek, 4 wieże, złocisty powóz, konie i rycerze na swych usługach. Otóż Kirkor to ja. Proszę o jedną z córek. Córki moje? Ja mam 2 córki. Ale Baladyna... Tak jest. A młodsza Alina. Też jak aniołek. Jaki trudny wybór. Starsza jak śnieg, u tej warkocz cudny. Niby liskami brzoza przyodziana. Ta z albastrów, a ta zaś różana. Ta ma pod rzęsą węgle, ta fiołki, ta jak złote na roży aniołki,
a ta zaś jak noc biała nad rankiem. Więc jednej mężem, a drugim być kochankiem. Więc obie kochać, a jedną zaś lubić. Lecz którą kochać, a którą lubić? Niech się przynajmniej z ust różanych dowiem, która mnie kocha. Moje smugłe łanie, czy mnie kochacie? Ja ci nie powiem nie, ale śmie wymówić, tak, panie? Może ty zgadniesz, choć będę milczała. Zgadnij, rycerzu. Kocham. Obiedwie kochają, zapewne. Pewnie, że musi kochać. Toż by to dopiero, gdyby nie kochać rycerza, co szczerą mógłby za żonę wziąć sobie królewnę. Piękny i śmiały. Która z was, dziewice, będzie mnie więcej kochała po ślubie? Jak będziemy kochać, lubić, co ja lubię? Jak mi rozchmurzyć gniewu nawałnicę? O panie, jeśli w zamku są czeluście, a w czeluści ogień bucha, a ty każesz wskoczyć, to wskoczę. Jeśli na odpuście ksiądz nie rozgrzeszy, to wezmę na siebie śmiertelne grzechy, którymi ty się zmożesz. Jeśli dzida będzie mierzyć w ciebie, stanę przed tobą i za ciebie zginę. Czego chcesz więcej? Weź, baladyny, szczera jak złoto. A ty, młodsza dziewo, co mi przyrzekasz? Kochać i być wierną. Ach, nie wiem, której oddać rękę lewą, jako szwagierce, a której z pierścionkiem. O, gdybym ujrzał tę gwiazdę przed sterną, co wiodła króle do dzieciątka żłobu. Serce mam jedno, a ciągnie do obu. Którą odrzucić, której być małżonkiem? Obie kochają, więc niesprawiedliwość poniesie jedną, jeśli wezmę drugą. W obojgu jedna prostota i tkliwość, w obojgu miłość jedną zasługują. Którą tu wybrać? Jeśli nie wybierzesz, szlachetny panie, to musisz obiecać, że mnie do twojego zamku zabierzesz z matką i siostrą. O któż będzie matce gotować garnek? Kto ogień rozniecać? Ona nie może zostać w biednej chatce, kiedy ja będę w pałacu mieszkała. Patrz, ona siwa jak różyczka biała. O, widzisz, panie? Musisz także ze mną i matkę zabrać. O, jakąż tajemnicą rozkosz serca napełnia. O, miła! Lecz baladyna to samo mówiła w sercu i w myślach. Wierzaj mi, rycerzu. I baladyna kocha matkę starą. Jużem bym wybrał i znów mi puklerzu dwa serca biją. Cóż matce staruszce przyszło do głowy? Mój ty królewicu, jeśli pozwolisz twojej pokornej służce, to ci poradzi, piękny krasnolicu. Oto niech rankiem idą dla dziewczyny, a każdy weźmie dzban z czarnej gliny. I niech mań szukają po lesie, a która piesza dzban pełny przyniesie świeżych maliny, te weźmie za żonę. Wyborna rada, o, złota prostoto, ty mi dasz szczęście niczym nieskłonione. Dnie rozkoszami przeplatane z cnotą. Tak, moja matko, niech o słońca wschodzie, w las idą córki z bankami na głowie, a my w Lipowym usiądziemy w chłodzie. Która powróci pierwsza, ta się zwie, hrabini Kirkor. Sądź sam, wielki Boże. Królewicz, znajdziesz w tej chateczce łoże. Pachnące siano zakryte bielizną. Wierzaj mi, panie, żabki się nie wślizną do twojego sianka. Proszę, do Olkowy. Siostrzyco moja, och, jakie to dziwo! Och, jakie szczęście! Jeszcze nie złowione. To szczęście, siostro, może nie dla ciebie. Och, moja siostro! Wszakże to na niebie, jeśli nie słońce, to gwiazdy nad głową. Jeśli nie będę panią Kirkorową, to będę pani Kirkorowej siostrą. A tobie jutro trzeba wziąć się ostro do tych malinek, bo wiesz, że zawsze wyprzedzam ciebie i mam pełny dzbanek. Nie wiem, czy na mnie u jagody łaskawsze, czy tam twój kochanek. Ha, siostrzyczko, a ja wiem, dlaczego malin nie zbierasz. Co tobie do tego? Nic. Tylko mówię, że ja bym nie chciała rzucić kochanka ani dla rycerza, ani dla króla.
Ach, pełno malin, a jakie różowe, a na nich pełry rosy kryształowe. Usta Kirkora takie koralowe jak te maliny. Fiołeczki świeże, wzdychać się próżno, bo ja nie mam czasu zbierać fiołków, bo siostrzyczka zbierze pełny dzban malin i powróci z lasu i weźmie męża, a ja z fiołkami zostanę panną. Choćbyście wy były fiołki moje, z tymi różami, wol maliny. Mój miły, złoty wielki pan, mojemu miłemu niosę malin dzban, bo on woli mój kochanek taki pełny malin dzbanek. Niezbożony łan, ach, niezbożony łan. Jak mało malin, a jakie czerwone, by krew. A niebo jakie zapalone, jak krew. Czemu ty, słońce, wschodzisz tak krwawo? Noc wolę ciemną niż taki poranek. Gdzie moja siostra? Pewnie musiała pójść na prawo i napełnić malinami cały dzbanek. A ja wśród jagód chodzę obłąkana, z jakąś rozpaczą i łzy gubię w rosie. Siostrzyczko moja, siostrzyczko kochana, a gdzieś ty? Jaki śmiech w Aliny głosie, musi mieć pełny dzbanek. Cóż, siostrzyczko? Co? Czy masz pełny dzbanek? Nie. Bladyno, coś ty robiłaś? Nic. To źle, różyczko. Biorąc wam pełny, nie jedną malinę. Weź tę malinę z mego dzbanka. Miła, siostryczko moja, powiedz, gdzie żeś była? Wyszłyśmy razem, miałaś dosyć czasu. Wszak ja ci i siostro nie ukradłam lasu. Dlaczegoż teraz z taką białą twarzą i z przyciętymi ustami? Wyłażę z twojego dzbanka maliny jak węże, aby mnie kąsać żądłami wymówek. I ci bądź panią, siostra się zaprzęże, jak wół do pługa będzie tłoczyć olej z kolących siemion i brzydkich makówek. A wstydź się, siostro. Proszę cię, nie bolej nad moim szczęściem. Co znaczy ten śmiech okropny? Siostro, czy ty chora? Jeżeli wielki doznajesz rozpaczy, to powiedz. A ty kochasz Kirkora? Ty bardzo kochasz? Siostro, powiedz szczerze, bo widzisz, rybko, są inni rycerze. Jak będę panną, to ci znajdę męża. Balladyna, cóż ten nóż znaczy? Ten nóż to na wężach w malinach. Miła, co tobie? Gdybym cię, siostro, zabiła? Co też ty mówisz? Daj mi te maliny. A kto wie, siostro, gdybyś poprosiła, pocałowała usteczka Aliny, może bym dała. Spróbuj, Balladynko. Prosić? Inaczej pożegnaj się z malinką. Co? Bo też widzisz, siostro, że ten dzbanek to moje szczęście, mój mąż, mój kochanek, moje sny złote i mój ślubny wianek i wszystko moje. Oddaj mi ten dzbanek. Siostro? Oddaj mi, bo... Bo? I cóż będzie? Bo nie masz malin, więc suche żołędzie uzbierasz w dzbanek czy wierzbowe liście. I tak, ja prędzej biegam i przez międzę biegnę ciebie. Ty? A oczywiście, że ciebie w lesie siostrzyczko wyprzedzę. Ty? O, nie zbliża się do mnie z takimi oczyma. Nie wiem, ja się ciebie boję. Połóż się na ziemi. Połóż!
zabierz mą duszę. Nie zniosę dłużej cierpienia. Niech strumień pochłonie me ciało, bym odeszła na zawsze. Dlaczego mój ojciec zawsze mnie odrzucał? Mój ojcze, czy jam niegodna być twą córką? I ty, Hamlecie ukochany, dlaczego zraniłeś me uczucia? I ty, Laertesie, dlaczego nigdy nie miałam w tobie oparcia? O, ja samotna, ja nieszczęśliwa. Nikt się o mnie biedną nie upomni. Panie, zabierz mnie w błękitną otchłań, by ukoić mój ból. Zabierz mnie, Panie, do siebie. Amen. Akt pierwszy. Harry Potter. Kiedy Hermiona Granger wsiada do przedziału Harry'ego i jadą w swoją pierwszą podróż do szkoły czarodziejstwa i magii Hogwartu. Czy widział ktoś ropuchę? Neville swoją zgubił. Już mówiłem tamtemu chłopcu, że nie. Czy ktoś tu siedzi oprócz ciebie? Wszędzie jest pełno. Nikt tu nie siedzi. Proszę, siadaj. Coś takiego. Ty jesteś Harry Potter, ja Hermiona Granger. Miło poznać, cześć. A więc to tu sam wiesz kto? Tak, ale ja nic nie pamiętam. Nic? No, muszę zielonego światła, ale poza tym nic więcej. Naprawdę? Za to ja wiem o tobie wszystko. Mam parę dodatkowych książek, no wiesz, lektura uzupełniająca. I wiem, że jesteś w dziejach współczesnej magii, w powstaniu i upadku czarnej magii, oraz w wielkich wydarzeniach czarodziejskich XX wieku. Jestem? Ojejku, nie wiedziałeś? Gdyby o mnie tak pisali, wszystko bym wynalazła. Wiesz, przez całe życie myślałam, że jestem osobą, na którą nie warto zwracać uwagę. No chyba, że po to, by na mnie narzeszyć. Nigdy nie miałam ani grosza. Nosiłam za duże ubrania po Dudleyu. Nigdy nie dostałam prawdziwego prezentu urodzinowego. Dopiero gdy Hagrid powiedział mi, że jestem czarodziejem, kim byli moi rodzice i Voldemort. Co się stało? Wypowiedziałeś imię sam wiesz kogo. Myślałam, że kto jak kto, ale ty? Nie staram się udowodnić, że jestem dzielny, gdy wymawiam to imię. Czy coś w tym rodzaju. Ja po prostu nie wiedziałam, że nie powinieneś go wymawiać. Rozumiesz, o co mi chodzi? Muszę się tyle nauczyć. Założę się, że będę najgorszy z klas. Daj spokój. Wiele ludzi przychodzi z rodzin Mugoli i szybko się uczą. Spójrz na mnie. Przed nami jeszcze długa droga do Hogwartu. Ktoś puka. Coś z woska, kochaneczki? Ja, dziękuję. A ja proszę... Może pod was wszystkiego? Bardzo proszę. Pierwsza porcja, proszę. Dziękuję. I druga dla ciebie. Dziękuję. Życzę wam udanej podróży. Dziękuję. Do zobaczenia. Dziękuję. Chyba musisz być bardzo głodny, prawda? Padam z głodu. Ja bym śniadania. Często się. Pokaż, jaką masz kartę. Kartę? Oczywiście, przecież ty nie masz pojęcia. W czekoladowych żabach są karty z wizerunkami słynnych czarownic i czarodziejów do kolekcjonowania. A więc to jest Albus Dumbledore. Tylko mi nie mów, że nie słyszałeś o Dumbledorze. Posłuchaj, Albus Dumbledore jest obecnym dyrektorem Hogwartu, przez wielu uważany za największego czarodzieja współczesności. Dumbledore jest szczególnie znany ze zwycięstwa nad czarnoksiężnikiem Grindelwaldem w 1945 roku, z odkrycia 12 sposobów wykorzystania smoczej krwi
oraz ze swoich dzieł alchemicznych napisanych wspólnie z Nicholasem Framerem. Profesor Dumbledore lubi muzykę kameralną i klęgle. Nie ma go! A co myślałeś, że będzie tam sterczał przez cały dzień? To czarodziejskie karty. Ach, zrobiłam się strasznie zmęczona. Byłam tak podekscytowana tym, co czeka nas już niedługo. Nie spałam już 3 noce. Chyba zrobię sobie krótką drzemkę. Dzięki czarze, morze, szum, woda, woda, zmieni się w ruch! Jesteś pewien, że to prawdziwe zaklęcie? Nawet jeśli tak, to chyba nie najlepsze, prawda? Próbowałam kilku prostych zaklęć tak dla wprawy. Wszystkie podziałały. Z mojej rodziny nikt nie jest magiczny, więc nieźle się zdziwiłam, kiedy dostałam list. Oczywiście ogromnie się ucieszyłam. Nauczyłam się też wszystkich podręczników na pamięć. Chyba wystarczy, co? Spróbuj czegoś innego, jak proste zaklęcie lewitujące. Jego treść to Wingardium Leviosa. Może gdzieś tu jest? Tutaj, przy rozdziale 7. Wingardium Leviosa. Stop, stop, stop. Jeszcze komuś tym oko wybijesz. Poza tym mówisz to źle. Jest Leviosa, a nie Leviosa. Sama to zrób, jeśli jesteś taka mądra. No dalej. Wingardium Leviosa. Już blisko. Wiesz już, w którym będziesz domu? Pytałam już wszystkich i mam nadzieję, że będę w Gryffindorze. Byłoby wspaniale, prawda? Ale Ravenclaw chyba też nie jest taki zły. Natomiast Slytherin, daj spokój. To ten dom, w którym był Voldemort, sam wiesz kto? Właśnie, ale teraz lepiej już się przebierz w szaty. Za moment będziemy wysiadać. Za 5 minut będziemy w Hogwarcie. Proszę zostawić bagaże w pociągu. Zostaną zabrane do szkoły osobno. Pierwszoroczni! Pierwszoroczni! Wszyscy pierwszoroczni do mnie! Są jeszcze jacyś pierwszoroczni? O, Harry, w porządku? Tak. Czwórkami do łodzi. Szybko! Zaraz zobaczycie Hogwart. Tuż za zakrętem. Akt drugi. Nowo przybyli uczniowie zostaną przydzieleni do swoich domów. Longbottom Neville. Gryffindor! Malfoy Draco. Slytherin! Granger Hermiona. Gryffindor! Potter Harry. Potter. Trudne, bardzo trudne. Mnóstwo odwagi? Tak. Umysł też do szczęgi. To prawdziwy talent. Och, na Boga, tak. I to zdrowe pragnienie sprawdzenia się. Tak, to bardzo interesujące. Więc gdzie mam go przydzielić? Nie do Slytherinu? Jesteś pewny? Możesz być kimś wielkim. Tak, to wszystko jest tu. W twojej głowie. A Slytherin na pewno pomoże ci w osiągnięciu wielkich celów. Nie? No dobrze. Skoro jesteś pewny, niech będzie. Gryffindor! Mamy Pottera! To była nasza pierwsza sztuka. Dziękujemy za czas poświęcony na jej obejrzenie.
old way. By simply rubbing these two sticks together. Daddy Pig is rubbing the two sticks together to light the campfire. Where's the fire, Daddy? There. Of the
Dzień dobry, zaczynamy opowieść Zielonego Kapturka. Rolą Zielonego Kapturka będzie grała Maja. Rolą Wilka będzie grał Patryk. A rolą narratora będę grał ja, Max. Zielony Kapturek idzie przez las z wizytą do babci. Zielony Kapturek. Dzień dobry, babciu. Wilk przebrany za babcię. Dzień dobry, Zielony Kapturku. Zielony Kapturek. Babciu, a dlaczego ty masz takie duże uszy? Wilk. Żeby cię lepiej słyszeć, dziecino. Zielony Kapturek. Babciu, dlaczego ty masz takie duże oczy? Wilk. Żeby cię lepiej widzieć, wnusiu. Zielony Kapturek. Ale babciu, dlaczego ty masz takie duże uszy? Wilk. Żeby cię lepiej słyszeć, Zielony Kapturku. Zielony Kapturek. Ach, babciu, dlaczego ty masz takie duże oczy? Wilk. Przecież ci już mówiłem, Zielony Kapturku. Zielony Kapturek. Ach, babciu, a dlaczego ty masz takie duże uszy? Wilk. Pytaj o zęby, Zielony Kapturku. Zielony Kapturek. Ach, babciu, dlaczego ty masz takie duże oczy? Wilk. Zielony Kapturku, spytaj o moje zęby. Zielony Kapturek. Babciu, a dlaczego ty masz takie duże uszy? Wilk. Pytaj o moje zęby, pytaj o moje zęby. Zielony Kapturek. Ach, babciu, dlaczego ty masz takie duże oczy? Wilk zatyka uszy i ucieka wyjąc. Au! 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 Babciu, dlaczego ty masz takie duże uszy? W ten sposób Zielony Kapturek uniknął losu swej siostry Czerwonego Kapturka. Dziękuję za wysłuchanie naszego teatrzyku. Koniec.